set up for one. Siemaneczko, to Beściaki, z tej strony Bora. Witam Was w grze FIFA 18 i w karierze Exeter City, w siódmym odcinku tej właśnie kariery. Nie było dawno odcinków z kariery ani właśnie Exeter City, ani Lecha Poznań, no ale było to spowodowane wymuszoną przerwą. No i mniej lub bardziej zajmującymi zajęciami po prostu przeze mnie i brakiem czasu na nagranie akurat kariery, nagrywałem co innego lub nic. Wybaczcie, jak jesteście nadal zainteresowani karierą. Myślę, że odcinki się będą pojawiać na pewno częściej niż ostatnimi czasy. Zobaczmy, tutaj mamy na dzień dzisiejszy. Po 25 kolejkach zajmujemy 6. lokatę z dorobkiem 42 punktów. 6 punktów straty do liderującego Mansfield Town. Kolejny mecz mamy tutaj z Newport. Tak wygląda zespół. I duża ławka rezerwowych, ale zbieramy sobie ich, bo nie będziemy mieli hajsu na przyszły rok, więc w przyszłym sezonie będę chciał, jeśli mnie nie wyrzucą, nie? Będę chciał kupić sporo, znaczy sprzedać zawodników, żeby mieć kasę na jakiegoś chociaż innego dobrego grajka. Mam tam kilku, których obserwuję, może jeszcze z Montreal, czy jak on się nazywa, czekajcie. To chyba nie to. Nie szukaj zawodnika, tylko to. Będę chciał za tydzień jeszcze raz spróbować ściągnąć. Już wam mówię. Montreal, bo on tylko się zgodził jeszcze. Tylko 50 tysięcy chciałem mu dać, to trochę za mało, nie? Teraz mam przygotowane ponad 100 tysięcy, więc może się zgodzić, zobaczymy. Byłoby fajnie, jakby do nas przyszedł. Kalendarz jeszcze zobaczmy. Mamy cały miesiąc styczeń, okna transferowego. Do rozegrania 2, 4, 6 meczyków. Myślę, że sobie w tym odcinku je rozegramy. Dobra, przejdźmy do symulacji. Zostawcie do Beściaki łapkę w górę, jeśli możecie. To zawsze mi pomaga. Pozycjonuję moje filmy wyżej, za co wielkie, wielkie dzięki, że tą łapkę pozostawiacie. No zobaczymy. More Taylor, 13 minuta, żółta kartka, przepraszam. Ale Anchor strzela 1-1, już jednak Ring wyrównuje w 33 minucie. To tak jakbyśmy zaczynali od nowa, a tu jeszcze pół godziny meczu do końca. Dobrze. Anchor strzela drugą bramkę. Fajnie. Tak się właśnie mecz pierwszy zakończył w dzisiejszym odcinku. Newport poległo, my mamy 3 punkty. No, dobrze się zaczyna, dobrze się zaczyna. Zobaczmy, co tam w biurze. Nie interesuje mnie to, konferencja prasowa, natomiast mnie interesuje Screw Aleksandra, pochwalimy chłopaków. I zawodnik zawieszony, More Taylor. Dobra. Tutaj to mam tak, jak chcę, tak. Przyspieszymy tutaj chwilkę. Dąbie chce kupić Lechia Gdańsk. Dobrze widziałem? Nie wierzę w to. Czekajcie, najnowsze. Gdzie to jest? Transferowe. Wonders. Nie, dobra, to nie ten Dąbia. Popatrzmy znowu na biuro. Koniec wypożyczenia. Kyle Edwards, nie wiem, który to był. I Kenny Wilson. Nie fajnie, jeśli oni byli podstawowymi grajkami. More Taylor, czerwona kartka. Moxey teraz poszedł na lewą obronę. Nie wychodzimy. Symulujemy Screw Aleksandra, ale automatycznie zastąpimy niedostępnego piłkarza tylko na ten mecz.
Dobra, tutaj też kolejne 3 punkty do domu fajnie byłoby przywieźć. Wygrywając właśnie z Król Aleksandra, no zobaczymy. Tak, Ankor strzela już w 14 minucie. No ten Grajek ostatnio mnie zachwyca, jest świetnie. Może dołożyć jeszcze jedną bramkę. Adams dołożył, 2-0 wygrywamy. Ach, Dagnal, kurczę, troszeczkę tą przewagę naszą zmniejsza, ale i tak prowadzimy. Jeszcze 10 minut meczu. Ankor dołożył kolejną bramkę, 3-1, 3 punkciki mamy. Czego chcieć więcej? Kolejnych 3 punktów w kolejnym meczu. Okej, okay, rozwijemy tutaj trochę piłkarzy. Symulujemy wszystkie. Nie pamiętam już, których to symulowałem, ale zdam się na to i zostawię dalej ten. Pym dostał tutaj upgrade'a, McAiden też. Super. Pym jest bramkarzem, McAiden napastnikiem. Ok, zobaczmy co w biurze. Koniec zawieszenia tylko. Powyżej celu, 90 już nota za tego zarządu wobec mojego menadżera. Podoba mi się to. Bardzo mi się to podoba. Zobaczmy na tabelę. Mamy już trzecie miejsce, czyli cel osiągnięty. Jakby się teraz zakończyła liga, zakończył sezon, bo mamy bezpośredni awans o ligę wyżej. Do liderującego Mansfield Town brakuje nam już 2 punkty. Luton Town 1 punkt wyżej od nas. No ale za nami już też zespoły jeszcze. Przynajmniej do pozycji numer 10 są. No, jedziemy dalej. Nie zostajemy w tyle. Jedziemy. Przyspieszamy czas. Pewnie coś tam w biurze nam wyskoczy. Zobaczmy. Nie, nie, nie. Odrzuć ofertę. I ja bym chciał teraz zobaczyć jeszcze, czy mogę negocjować z Morealem. Lista życzeń jest gdzieś na samym dole. O, gdzie on jest? Czyżbym go już minął? Co jest? Jest, dobra. Zaproponujemy kupno. 12 400. Nie chcą sprzedawać tego piłkarza. Nie, nie, nie. Tak, zlecimy zapłacenie odstępnego i rozpoczniemy negocjacje z tymże zawodnikiem ponownie. Chciałbym go kupić, no nie ukrywam, bardzo bym chciał go kupić. Kluczowy, oczywiście. Oczywiście akceptujemy. Co my tutaj dalej mamy? Kontrakt na 2 lata, to spróbujemy kontrofertę zrobić na 3. Co? Nie, nie, nie przystaję na to. Absolutnie nie. Odrzuć klauzulę odstępnego. No dobra, no zobaczymy. Ja mu mogę dać wszystko, co mam, jakby nie było. O, no nawet więcej niż pewnie oni by chcieli. 90 zarabia. To czekajcie chwilę. Damy mu na pewno atrakcyjną tutaj. Milion nie. 100 tysięcy? 110 mu dam. Co on na to?
110. Złóż ofertę. Co dalej? Kontroferta, no właśnie, nie mam tyle hajsu, żeby mu tyle dać. Musiałbym... Kontroferta. No właśnie, tu jest problem. Ale postaramy się... tutaj jakoś to zmienić. On chce 77. No i tu będzie problem. Z premią za podpis. No właśnie. Dajmy mu tyle. Złóż ofertę. 200 tysięcy to jest za mało, nie? Kurczę, 83. Czekajcie, coś tu się wyklarowało. Premia za podpis. Może dojdę tutaj do porozumienia z tym ziomeczkiem. Tak. I tak, no i zobaczmy teraz. Złóż ofertę. Kurczę. Co najmniej 83 tysiące tygodniowo. No ale premia za podpis. Czy to chyba dobrze zrobiłem? Co ja zrobiłem źle znowuż? Teraz nie wiem, zgupłem. Nie mam tyle chyba hajsu, tak? 88. No. Kurczę, oby było dobrze, oby było dobrze. A ja w międzyczasie jeszcze wejdę na biuro. Skoro on chce tylko za odstępne 12 400, to ja mogę przecież to z budżetu na wynagrodzenie zwiększyć do 175 tysięcy. No właśnie. No co, rozegramy sobie kolejny mecz, poczekamy, zobaczymy, co on nam tutaj odpowie. Mamy coś w biurze. Kontraktu nie do przyjęcia. No czekajcie. Jeszcze raz, chwila. Co oni tam chcą? Rola w zespole. No i teraz propozycja za podpis 1 200 chyba będzie. Kluczowy zawodnik, 3 lata. No i teraz chyba będę miał na to hajs. Zaakceptuj. No właśnie, tu jest lipa. Musiałbym kogoś sprzedać. Dajcie mi chwilę. No cóż, żeby kupić tego Mojrala, musimy zyskać skądś hajs, nie jakiś. Zostawiłem kilku zawodników na transferkę, zobaczymy, może któryś się sprzeda i akurat tą końcówkę kasy, której mi brakuje, uzyskamy dzięki sprzedaży właśnie tych zawodników.
Na chwilę obecną pozostaje mi nadal rozgrywać mecze, no i liczyć na to, że się uda go ściągnąć. Tutaj mamy raporty końcowe. Regini, lewa obrona, to jest taka alternatywa, wiecie. Rafael, 74 bramkarz, no może też bym go pokusił się ściągnąć. Kogoś na pewno ściągnę, to są takie alternatywy, jeśli nie udałoby mi się Mojrala właśnie ściągnąć. Proszę pana, pan tu na pewno do nas nie dołączy. Pan również. Nie, 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 to są za kiepskie overale. Oceny takie lipne, że Mojral, kurczę, no jak ja bym cię chciał w klubie. No nic, zasymulujmy sobie mecz z Coventry. Tym razem na naszej murawie. Cały czas myślę, jak go ściągnąć, ale dobra. Mouksey, żółta kartka, minutę później strzelcem gola zostaje. 1-0 dla zespołu Exeter City. McLaiden dokłada brameczkę, ale Biwon tutaj tą różnicę tych bramek zmniejsza. Jest 2-1 po pierwszej połowie. No liczę tutaj na kolejne bramki. Tak jest, Adams, 59 minuta, strzelce numer, bramki numer 3. Czwarta bramka, zmiennik Holmes. Pięknie, 4-1. Po trzech meczach dzisiejszego odcinka mamy 9 punktów, 100% normy. Bardzo mi się to podoba. 92. Dobra, zawodnik wraca po kontuzji. Moja rola w klubie. Spoko. Mało mnie to teraz interere. Tutaj sobie poćwiczmy. Zerkłem jeszcze w międzyczasie na tego PS-a prawoskrzydłowego Relane. Jest bardzo, bardzo perspektywniczny grajek i ma dopiero 16 lat. No. Dobra, Moore Taylor wzrósł mu ocena na 70. Co jest fajne. No, ale ja bym chciał kogoś tutaj sprzedać. A nie zanosi się na to. Koniec negocjacji. Nie. 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 Dlaczego? Dlaczego? Gdzie ty jesteś, łubie? Patrz, nie jest, dobra. Nie, no, zapewne mało mi brakło. No teraz bądź tu mądry i... Oni nie chcą zmieniać zamieszkania, ta cała reszta. No musimy kogoś kupić, zdecydowanie. Kownackiego bym chciał kupić, chociaż ja wiem. Niedawno go klub kupił. Stępiński. Wypożyczony. Martinez nie chce ze mną gadać. No nie stać mi na zapłacenie. Gabriel. Wypożyczony. Eduardo. Nie chce zmieniać miejsca zamieszkania. Ten też by był dobry. No ale niestety odstępnego 35. Ja już tu na wszystkich patrzyłem, kurczę, i nikogo tutaj nie ściągnę. Ten nie interesuje mnie w sumie. 74 miał ten bramkarz. Czekajcie, popatrzmy sobie na zespół. Pym, ile ma lat? 22. Nie wiem, co zrobić, powiem wam szczerze. Nie wiem, bo mi tą kasę skasują. Mam ostatnią chwilę. Dajcie mi jeszcze sekundę. No dobra, co ma być, to będzie. Kilku ustawiłem, chyba z 15. To nie kilku, tylko więcej niż kilku. Do obserwowanych. O, jesteśmy na pierwszym miejscu. 51 punktów po 28 meczach, super. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na koniec miesiąca musimy kogoś kupić, na pewno, bo z 10 milionów musimy z tego jeszcze zbić. Znaczy, wydać musimy przynajmniej 10 milionów. Przejdźmy sobie tutaj do meczu znając. Noc. No, symulujmy.
Trzy punkty kolejne byłoby fajnie. Liczę na to bardzo, chłopaki. Dajcie z siebie wszystko. Ja tutaj pracuję ostro nad transferami. Ktoś by tutaj jeszcze konkretny do zespołu mógł wbić. O, niestety O'Connor na noc strzela w 29 minucie. Wyrównujcie, panowie, a potem w górę. Pół godziny do końca meczu. Nie podoba mi się to. 1-1. Magali jeden strzela. Ale Jones, kurczę. I jeszcze kontuzja. Przegrywamy. 1-2, przegrywamy ten mecz. No, nie można wszystkiego wygrywać. Trzeba się czasami też pogodzić z utratą punktów. Kontuzja zawodnika, 6 tygodni. Trochę lipa. Nawet bardziej niż trochę, zobaczmy. Dobra, środek obrony, Brown, wchodzisz. Zostawimy go tak, potem będziemy go zmieniać, nie? Samodzielnie. Poćwiczmy sobie tutaj, panowie. Ćwiczcie ostro. Nikt tutaj nam oceny wyższej nie zanotuje. Ale jedziemy dalej. Spadliśmy. No, dwa punkty znowu tracimy. Oferta transferu za Pyma. Niestety, walcie się na twarz. Odrzucimy. Nie interesuje mnie ta oferta. Przyspieszamy. Mamy już tydzień do końca okna transferowego. Hamon. To jest bramkarz, którego chcemy sprzedać, tak? Tak. Ale wiecie co? Na tą chwilę i tak będę to odrzucał, bo... No co? Mojrala nie kupimy. Konferencja prasowa. Trzeba chłopaków motywować. Ty, Luton Town to jest, tak? Oni zajmują drugie miejsce. Pierwsze. Nie, nie. Dobra, to nie był Luton Town. Jail, czy jak to się nazywa. No i po tym meczu będziemy musieli już ostro kombinować. No na pewno. Będziemy musieli ostro kombinować nad pozyskaniem jakiegokolwiek zawodnika. Dobrego zawodnika. Odrzucamy wszystko. Mamy ten meczyk. Jovil Town automatycznie zastąpić, tak. No, na własnym boisku gramy, ja mamy przewagę 12 zawodnika w postaci sporej ilości kibiców. Moxey 16 minuta, Schmidt 18 minuta, mamy wynik 1-1. Moxey dorzuca bramkę, Schmidt dorzuci, mam nadzieję, że nie. Zaczynamy drugą połowę meczu. Moxey, dorzuć jeszcze jedną. Dorzuci, czy nie? Mamy wymiankę, Adams dorzucił, 3-1 wygrywamy. Tak też się mecz zakończył. Dobrze, bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Te trzy punkty jak tlen. Walka o pierwsze miejsce. No, pewnie będzie do samego końca. Mam nadzieję, że będzie ta walka wygrana przez nasz zespół Exeter City. Bardzo bym sobie tego życzył i tego oczekuję od mojej ekipy. No i teraz najważniejsze, musimy kogoś kupić. Ale tego dowiecie się, czy kupiliśmy kogoś, czy nam się udało już w kolejnym odcinku do Beściaki. Podtrzymam was trochę napięciu. W tym odcinku tak to zakończymy. Pokażę wam tabelę. Czy tabeli wam nie pokażę, mamy jeden mecz jeszcze. Tabelę zobaczycie w kolejnym odcinku. Mamy, ja na pewno jesteśmy w pierwszej trójce, także... Także jest zawsze, znaczy jest jeszcze duża, duża szansa na to, żeby być potentatem ligowym i wygrać to, być na czubie. Trzymajcie się ciepło, mam nadzieję, że wam się podobało. Strzała.